Słuchajcie, z tamtego mieszkania. Niestety jeszcze na jednego maila nie mogłam odpowiedzieć, ponieważ czekam jeszcze od nich na pewien kod, który muszę wykorzystać. On do mnie jeszcze nie dotarł, więc jeszcze nic wam o tym nie powiem. Lala, cholera jasna. No, czy ty będziesz usłuchanym kotem? Nie, nie będę. No, więc nie odpowiedziałam na jednego maila, ale zedytowałam wam dwa filmy. Nie wiem dlaczego krzyczę, zedytowałam wam dwa filmy. I jeden już się przesyła, jeden jeszcze się nie skończył renderować, więc jeszcze będę musiała tam pójść jutro przed pracą, niestety. A teraz wam pokażę po prostu mini haul, taki spożywczy bardziej. Jaram się trzema rzeczami z tego haulu. Oprócz tego, że bananami, bo były w bardzo dobrej cenie, to właśnie od tego zacznę. Zobaczcie, co wypuściło Tesco. Ta-dam! I wiecie, o co chodzi? Ja tak czytam Costa Kawa, że są, było latte, było coś jeszcze, było americano, było espresso, już mi się mylą te nazwy. I wiecie, co przeczytałam? Że to jest napisane, że to jest do Dolce Gusto Maschini, a nasza to Dolce Gusto. No i po prostu jaram się jak pochodnia, bo mam kawę kostową, do Dolce Gusto, a tak go nas wyzywałam dzisiaj, a zobaczcie, jaki mi surprise sprawił. To jest jedna rzecz, z której się mega cieszę i były w zajebistej cenie, bo były po trzy pounty, jakaś promka, słuchajcie. Z bananów się cieszę, miód właśnie też miałam bardzo ochotę, chodził za mną. Bananów wzięłam dość sporo, bo były po 50 pi, więc wzięłam takie dwie, nie chciałam brać za dużo, bo żeby się nie zepsuły. Kociaką wzięłam te smaczki ich. Będziecie się jarać? No? Jaracie się? Nie słyszę. Jedna się jara, a druga? Nie ma. Lalo? A druga się jara, czy druga się nie jara? No mówią, że się jarają obie. Dobra, więc to. Poczekaj, kochanie, wiem, bo taki chciałam. Wzięłam Bigos. Mam ochotę też na Bigos. Ja w ogóle nie. Chyba jestem, słuchajcie, w ciąży. Chcesz wydać? Także ja jestem chyba w ciąży, bo ostatnio mam takie po prostu smaki na takie rzeczy, że ja siebie sama nie ogarniam. Wzięłam, słuchajcie, turystyczną konserwę, bo też miałam na nią ochotę. Wzięłam juniorki, paluszki bardzo je lubimy do pochrupania sobie tak wieczorem. Wzięłam dla Oliwci, bo ona pije sobie taką breakfast z tym, taką bawarkę, więc wzięłam jej tetli. Wzięłam też dzieciom raspberry and lemon, na przeziębienie po pierwsze fajne, po drugie mogą coś na ciepło, na zimno, więc syrop. Wzięłam miód, gdyż chodził za mną też chyba z 3 dni. Wzięłam karmę, wzięłam piasek dla kotów, który był tak naprawdę najcięższy i najwięcej mi sprawiał trudu w niesieniu. Dalej slaj tasiemka, no to jakaś tam pierwsza lepsza. I uwaga, to jest rzecz druga, jaką się jaram. To wszystko do ekspresu? Znowu, słuchajcie, ta sama sytuacja. Starbucks wypuścił caramel macchiato i jest napisane wyraźnie, że to jest by Nescafe Dolce Gusto. Także mój Dolce Gusto, ja cię I'm so sorry po prostu za to, co ci dzisiaj rano powiedziałam. Już go trochę lubię. Nie wiem, czy go zmienię, czy nie, ale lubię już te wkłady, więc czym więcej tych wkładów, dobra, jakoś zniosę to, że trzeba go manualnie ogarniać. I uwaga. I rzecz trzecia. Nią się jaram ja mniej, ale mam nadzieję, że Oliwia się będzie jara z Gracjanem, bo bardzo mi posmakowały ostatnio te Dolce Gusto Chococino, a teraz im wzięłam Galaxy. Hot Chocolate Galaxy. Bardzo lubią czekoladę, więc mam nadzieję, że tak samo będzie smakować im te kakao. No i wzięłam Reginę, moje ulubione. O, widzicie? A to Belly. To nie Galaxy. To same. Wzięłam Reginę, bo bardzo, bardzo lubimy te ręczniki papierowe, bo one są takie najtrwalsze, najporządniejsze. I to cały mój haul zakupowy. Mówi Oli, spróbuj, więc spróbować trzeba. Spróbujmy sobie miodzio. No, miałam ochotę na taki miód, po prostu na kanapeczkę wieczorem z mlekiem, jestem w ciąży.
Taki będzie tytuł tego filmu. Jestem w ciąży. I mamy clickbait. No, także ja spadam, bo mam ochotę też na te... W ogóle widzicie? Gdzieś coś się ze mną dzieje, coś. Na to mam ochotę. Przez pół drogi w ogóle o tym myślałam. Kto? Jak szłam. To są ze szpinakiem i ricottą ravioli. Czyli takie pierożki. Ricotta to ser, a szpinak to szpinak. I takie pierożki właśnie ze szpinakiem i z serem. Także ja to odgrzewam, podgrzewam, ale żeby sobie to zrobić, muszą być patelnie. Także odzywam się do Was później. No i uwaga, uwaga. I pokaż, jak wyglądają te pocy. I'm the milk. Zatykamy, włączamy, jeszcze nie. Śmiałam się, że miałam kubek Starbucksa i chciałam kawę z kosty, więc ja Oli wymyśliła, że zrobię sobie po prostu kostkę w Starbucksa w Starbucksie. Dobra, czekamy na zielone światełko. Jeszcze nie. No to jak długo? Jeszcze nie. Jest. Jedziesz, maleńka. 170. Jest. No i teraz 170 mililitrów. No, 3/4 szklanki i później 50 kawy. Tutaj mamy oczywiście te palusie. A tu robi się ravioli. Ravioli się robi. To znaczy podgrzewam generalnie. One są z serem. Zobaczymy, bo jak będą dobre. O, jak ja nie lubię, jak mi tak brudzi. Nie cierpię, to ja już wyłączam. Ja już wyłączam, bo zaraz będę musiała to wszystko myć, a nie lubię po prostu, jak mi się tak brudzi. Zobaczcie, jak pokapało. Wkurza mnie zawsze takie coś. Dobra, jako tako. Także ravioli i kawcia. Pokaż ile mleka. Tak jest. I teraz wyjmujemy, jak ja nie lubię właśnie tej maszyny za to. Zobaczcie. Wyciąga się i właśnie widzicie i to kapie, bo to co tu zostaje po prostu skapuje. Ładuj. Pięknie. Tu, turutu i srutu. I warczy. Nie wiem dlaczego warczy. Musiał pęknąć. Musiał pęknąć. Nie pękaj, maleńki. No, także taka kawa. Zaraz dorzucę sobie z kini syropu i... No i dobry wieczór, dobry wieczór. I jak widzicie, tam nie pomalowałam, bo tam nie sięgłam. A nie mam tu żadnej drabinki. Co prawda mam krzesło, ale musiałabym je też tak cały czas przestawiać, a powiem Wam, że już miałam dość malowania. Pomalowałam, nie widać jak zwykle, bo jest żółte, słuchajcie, brzydkie żółte światło i nawet widzę, że... Że nawet włączyłam, słuchajcie, Wam lampę i bez lampy nagrywam. A czy... O, może ja po prostu tak Wam nagram. No, także co zrobiłam? Pomalowałam, jak widzicie, tutaj te framugi. Tam u góry nieskończone, będzie domalowywane. Tutaj, tu, trochę wałek mi się też potegował. No i tu w środku jeszcze też malowałam. Czy to? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie wyschło. Słuchajcie, jeszcze nie wyschło. Malowałam te całe drzwi. Tam widać jeszcze gdzieś tam zacieki, także to się też nie ma co przyjmować. To i tak będzie poprawiane. Otworzę jeszcze tutaj okno i tutaj też, jak widzicie, widać różnicę. Tam już niestety nie sięgłam, nie sięgnę, tu by już trzeba było jakieś drabinki i pewnie jakiegoś pana z wałkiem. Tutaj jeszcze będzie pomalowane, także to jeszcze jest nieskończone. Pierwsza taka warstewka poleciała, taka próbna. Cała się umaziałam, słuchajcie, umaziałam tu generalnie prawie wszystko. No, ale jest postęp, jest postęp. Generalnie do tej szafy śmiało, jak jutro tylko przetrę jeszcze ten kurz i później za jakiś czas najwyżej wrócę jeszcze raz i pomaluję ten bok. Nie wiem, dlaczego nie zapomniałam, szczerze Wam powiem. Też to był taki moment, że bałam się o koty, słuchajcie, bo mi cały czas tutaj wyskakiwały, a ja miałam tutaj okno otwarte. Także może to też tak dlatego. Także ja po prostu przymknę, słuchajcie, te drzwi i niech one sobie schną. O, w środku też musi być, widzicie, w środku muszę tu tak... Nie mogą być do końca zamknięte, bo tam też schnie, tam wszystko musi wyschnąć. No i wtedy już jutro sobie poukładam, słuchajcie, coś do tej szafy. Zrobię sobie takie ładniejsze rączki i tu będą lustra. Także uwierzcie mi, że to naprawdę nabierze swojego uroku. A tam też mam pewien plan, ale zobaczymy tylko, czy to mi wypali. Bo ja będę musiała zmierzyć, jaki tam jest wymiar. Także to, tak by to wyglądało. Jeżeli chodzi ogólnie o garderobę, to jest naprawdę ona spora. Bo jest naprawdę spora. I myślę, że sporo rzeczy na ten wieszak też mi się uda powiesić. No i pomalowałam, właśnie, poczekajcie, bo pomalowałam u Oli.
O, widzicie? Pomalowałam jej, ale tylko to jest jeden raz pociągnięte. I będzie trzeba jeszcze raz pociągnąć, umyć okno i zawieszać już tą, jakąś tą. No, wiecie, o co chodzi. Dziecko się chowa. No, jeszcze tutaj będziemy wszystko kończyć. No, to jeszcze jest niepokończone, słuchajcie. Tutaj stoi łóżko, jest na razie koc. Nie ma jeszcze właśnie kołdry przyniesionej z tamtego mieszkania. Bo też będzie trzeba przynieść. To też stąd zniknie, ponieważ dzisiaj zamówiłam Oliwce zupełnie inną komodę. Także trochę się jeszcze pozmienia i wszystko powolutku. I tak jak nie wiem, czy wspomniałam, że właśnie tutaj, tu jednak przeniosłam, widzicie to lusterko i zobaczcie, teraz ja mogę się pokazywać Wam tak naprawdę. O, ja i moja pijama, mojej papcie. Także wszystko elegancko, słuchajcie. Jak to się mieni tutaj, a to w ogóle mi się tak sprało, że straciło już urok, ale widzę, że się jednak w świetle fajnie mieni. Ładnie to się mieni. No i muszę wytrzeć, widzę, to lustro, bo jeszcze go nawet nie wytarłam. Także, no, to miejsce będzie zdecydowanie lepsze na ten mebelek. Co chcesz, Lalo, powiedzieć? Czekajcie, to zgaszę światło, jak Lalo chce Wam coś powiedzieć. Co byś chciała powiedzieć, Lalo? Moja piękna oka, Lalo. Nie patrz w te światło. Lala cały czas siedzi tu na tym domku, słuchajcie. Cały czas. A gdzie jest Daisy? Tam jest Daisy. Jest. Siedzi, śpi, słuchajcie. One tylko siedzą, śpią. My przed chwileczką też tutaj siedziałyśmy sobie, chilloutowałyśmy się. Tak to wszystko wygląda nocą. Ta firanka w ogóle fajnie się świeci. Jest taka srebrna przy takim świetle. No i komoda. Patrzcie, jakie Lala ma oczy, jak te... Jak żarówki. Patrzysz się na światło? Dobra, to ja już je gaszę, bo je pewnie razi w oczy.